Nie chodzi o nas, że my mamy niezwykle słabą wolę. To jest działanie automatyczne, albo mówiąc bardziej kolokwialnie, dalej chce nam się żreć. Lub jesteś w biegu, w pośpiechu, to nie zdziw się, że organizm popycha cię w kierunku jedzenia tego. Jedni mówią, że tyjemy od cukru. Inni z kolei upierają się, że spożywanie tłuszczów prowadzi do tego, że zyskujemy dodatkową tkankę tłuszczową w naszym ciele. Jeszcze inni ze środowisk wegańskich podpowiadają, że zdecydowali się na zrezygnowanie z mięsa w celu takim, żeby wreszcie schudnąć i tym samym zadbać o zdrowie. A co jeżeli powiem wam, że wszystko to mydlenie naszych oczu i odwracanie uwagi od tego, co jest naprawdę ważne. Dlatego też dzisiaj skupimy się na praktycznej stronie obrastania w tkankę tłuszczową. Dlaczego w bieżących czasach czeka na nas tak wiele podstępnych pułapek? Skupimy się na tym, co najważniejsze, czyli na tym, co siedzi w naszej głowie i wszystko to mam nadzieję, że zmieni wasze podejście do odchudzania i szybko doczekacie się pożądanych efektów. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla was informację ze strony trenera, który pomógł odchudzić i utrzymać efekty tysiącom osób i co ważne z perspektywy dzisiejszego nagrania, też przywołam sytuację, w której to celowo obrastałem w jak największą ilość opornej tkanki tłuszczowej na potrzeby eksperymentu po to, żeby motywować widzów do wspólnego odchudzania. I wiecie co? Trochę wam zdradzę. Wtedy nie jadłem cukru z cukiernicy albo nie jadłem łyżką masła. Tylko odwzorowałem, żeby szybko tyć w tłuszcz mechanizmy, które stoją za prawdziwym zdobywaniem zbędnej tkanki tłuszczowej. I trochę tak jak ktoś, tak jak wielu z was prawdopodobnie na co dzień przytłoczony stresem, czasem gorszym nastrojem, może czasem nudą, sięgałem po wysoko przetworzone, bardzo smakowite produkty. No bo akurat jakbym chciał jeść 4-5 tysięcy kilokalorii z cukru, nie do końca mogłoby to wyjść. Prędzej bym się prawdopodobnie pożygał. Natomiast łapiąc w biegu pizzę albo słodycze, no to wtedy bardzo łatwo obrosnąć dodatkową tkankę tłuszczową. I skoro to wiemy, skoro znamy taką zależność, no to dlaczego my sięgamy po te mniej wartościowe przekąski? Cennym dzisiejszego nagrania jest to, że my tak naprawdę wiemy doskonale, co nas tuczy, wiemy, czego nie powinniśmy jeść, żeby nie tyć, tylko mimo wszystko i tak to robimy. No właśnie dlatego, że na automacie nasz mózg myśli, że to jest dla nas absolutnie najlepsze. Mówiąc, że tyjemy od cukru albo tłuszczu, tak naprawdę nie skupiamy się na tym, co ważne. Bo jak to dobrze rozegramy, to w naszym żywieniu dalej mógłby znaleźć się ten osławiony cukier i wcale byśmy nie tyli. Analogicznie, opychając się mięsem, albo nie żałując sobie tłustych, często zdrowych olejów, dalej możemy cieszyć się nienaganną formą, bo to nie cukier albo tłuszcz tuczą, a najczęściej ich zdradzieckie połączenie w jednym produkcie, które bywa największym nośnikiem kalorii i tym samym prowadzi najszybciej do tuczącej nadwyżki kalorycznej. Jednak, mówiąc, że tyjemy od nadmiaru kalorii, tylko trochę zahaczamy ten temat, natomiast kluczem jest zastanowić się, dlaczego w naszym żywieniu pojawia się ten nadmiar kalorii. Bo podczas gdy niektórzy skaczą sobie do gardeł, przekrzykując się, czy gorsz jest cukier czy tłuszcz, to jak chcemy mieć efekty, lepiej zastanowić się, jak w sprytny sposób przekonać nasze ciało, aby nie było tak bardzo uzależnione od smakowitych przekąsek. Żeby te były miłym dodatkiem, a nie codziennym głównym źródłem chwilowego dobrego nastroju. Mimo wszystko uprzedzam, to w bieżących czasach i przy stresującym trybie życia to nierówna i ciężka walka. Dlatego tym bardziej nie ma co się wyżywać na cukrze, w cukiernicy, a lepiej kompleksowo ogarnąć temat. Dlatego też dzisiaj połączmy siły i wszyscy z was, którzy być może już się uporali ze zgubieniem 5, 10, 15 kg, podzielcie się swoją perspektywą na cały ten temat w komentarzach. Dlaczego uprzednio waszym zdaniem przytyliście i co zmieniliście, że udało wam się nagle tracić sporo tkanki tłuszczowej i ta zgubiona waga już nie wróciła. A swoją drogą, jeżeli chcesz, aby mój system zmiany sylwetki pomógł i tobie, to obecnie jest ku temu świetna okazja. Bo tylko dzisiaj, do końca dnia, z uwagi na okres wyprzedażowy, możecie dołączyć do naszego programu zmiany sylwetki, który znajdziecie na stronie transformacja50.pl. Taniej, żadnych kodów, po prostu licznik odliczający czas, dopóki trwa promocja. No i żeby nie trzymać was za długo w niepewności, prawdziwą przyczyną tycia, gorszą od cukru, przyczyną, nad którą warto się pochylić, jest to, co dzieje się w naszej głowie. I sztuką jest nie skazywać się na scenariusz, w którym w danym dniu jest nam wszystko jedno. I nie dbamy o to, czy wciągniemy paczkę chipsów, jakiegoś fast fooda albo cztery losowe kanapki z czymkolwiek, co znaleźliśmy w lodówce. I to uwarunkują neuroprzekaźniki i nasz mózg, który w sytuacji zmęczony
zmęczenia, rozdrażnienia, głodu utajonego lub smutku podpowie nam sięgnij po wysokokaloryczny miks węglowodanowo-tłuszczowy. I tym, co zadecyduje o naszych efektach, będzie umiejętne uprzedzanie sytuacji, w których jesteśmy już pod ścianą. Czy się uprzednio odżywimy i zjemy coś białkowego, czy jednak skażemy się na nierówną walkę i zmęczeni, wygłodniali, skażemy się na mimowolne sięgnięcie po coś, co tylko nakręci dalszy głód. Aby szybko schudnąć, nie musisz być herosem. Grunt, żebyś nie czekał, aż zadziała autopilot, gdy już będzie za późno. No i grunt, jak chcecie schudnąć, to żebyście pamiętali, że w sytuacji, gdy już się złamiecie, nie kończy się świat, albo co gorsza, nie ma się co wpędzać w poczucie winy, bo to jest w jakimś sensie normalna reakcja. Lepiej wyciągnąć wnioski, bo powtarzam, to jest nierówna walka z naszą biochemią. Sztuką jest płynnie budować strukturę dnia, w której zjemy najpierw coś odżywczego i dopiero potem zastanowimy się, czy dalej nam chce się sięgnąć po coś wysokokalorycznego. Na to też jest miejsce, jednak gdy obok są produkty odżywcze, jemy tego nieporównywalnie mniej. A to już krok w dobrą stronę. Powtórzę to jeszcze raz. Ja nieprzypadkowo wywołałem ten eksperyment, w którym to celowo tyłem, żeby wspólnie chudnąć z widzami. Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy skupiłem się na tym, żeby jak najszybciej to jest możliwe właśnie obrastać zbędną tkanką tłuszczową. Nie tyć w mięśnie czy coś takiego, tylko żeby wokół pasa pojawiło się bardzo dużo tej opornej, tej tkanki tłuszczowej, która pochodzi, tym lepiej, im z gorszych źródeł. Bo wiecie, jak na przykład przytyjemy jedząc zdrowo, to jest łatwiej schudnąć niż jak na przykład przytyjemy właśnie jedząc produkty wysoko przetworzone. I między innymi dlatego też nie piłem po prostu oliwy z oliwek, która ma sporo kalorii, albo nie jadłem wspomnianych kostek cukru, tylko jadłem wysoko przetworzone produkty, co jest kompozycją niskiej jakości węglowodanów i tłuszczów, czyli wiecie, nie tuczy cukier, nie tuczy tłuszcz, tylko tuczy kompozycja tłuszczu i cukru, bo to jest najsmaczniejsze. Pizza to nie jest tłuszcz albo cukier, to jest i węglowodan, i tłuszcz. Słodycze to nie jest węglowodan albo tłuszcz, tylko to jest połączenie węglowodanów i tłuszczu. Udało mi się, no bo to nie jest z drugiej strony aż tak duże osiągnięcie, bardzo szybko przytyć, przez to, że jadłem dużo słodyczy, dużo fast foodów, dużo tych produktów, które są, uwaga, pustymi kaloriami. Na czym polega koncepcja pustej kalorii? Polega ona na tym, że pomimo, że zjemy coś, co ma bardzo dużo kalorii, to tak naprawdę nie dostarczymy sobie w postaci takiego jedzenia dużo wartości odżywczych. I czyha na nas momentalnie głód utajony, czyli zjedliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o energię, która zamieni się w tkankę tłuszczową, ale zjedliśmy bardzo mało pod kątem odżywienia. I tutaj włączają się mechanizmy polegające na tym, że nasz głód wcale nie jest tłumiony i dalej nam się chce jeść. Albo mówiąc bardziej kolokwialnie, dalej chce nam się żreć. I wtedy też ledwo co zjadłem pizzę, byłem w stanie mimo wszystko wypić słodki napój, zjeść jeszcze skrzydełka z KFC i tak dalej, i tak dalej. A od takiego głodu utajonego jest już bardzo blisko do prawdziwej przyczyny tycia, czyli kiepskiego nastroju, bo my najczęściej nie przejadamy się tak po prostu, tylko najchętniej sięgamy po wysoko smakowite przekąski, kiedy jesteśmy głodni, wkurzeni, smutni lub niewyspani. Zapamiętajcie to sobie raz na zawsze, bycie głodnym pod kątem wartości odżywczych, wkurzonym, smutnym, samotnym lub niewyspanym, co też zwiększa drażliwość i złe samopoczucie, to główny powód jedzenia za dużo tego, co smaczne i bogate w kalorii. Nie chodzi o brak wiedzy, co jest dla nas dobre lub skrzętnie poukrywany cukier, a właśnie o zaadresowanie powyższych. I paradoksalnie zrównoważony styl życia pomaga radzić sobie z takimi stanami. Endorfiny treningowe, trening niewyczynowy, a regularny, już nawet sam spacer poprawi nasz nastrój i zdrowie. Analogicznie, uprzedzajmy podjadanie zaplanowanym, może nie jakimś wymyślnym, ale odżywczym posiłkiem. Dbajmy też o jakościowy sen, no i te kroki właśnie momentalnie wyciągną nas z automatycznego sięgania po jedzenie, które tuczy. I tu nie chodzi o jakieś karkołomne działania, a właśnie o małe kroki, jednak stale będące w rutynie naszego dnia codziennego. 30-minutowy spacer niech się stanie czymś takim jak mycie zębów. Nie doszukuj się tutaj głębi. Po prostu zrób to, a zaskoczysz się, jak unormuje się twój apetyt. To jest system naczyń połączonych.
Natura tak nas uwarunkowała, że te rzeczy, które dostarczają dużo kalorii, są zazwyczaj dla nas bardzo kuszące. A mózg mimo wszystko nagradza nas w krótkim terminie za zjedzenie właśnie czegoś bardzo smakowitego. Pomyśl o tym właśnie w ten sposób. Twój mózg, żebyś się czuł lepiej, tu i teraz zasugeruje ci: złap coś, co jest wysokokaloryczne, coś, co jest bogato energetyczne, no bo kiedyś to warunkowało, że będziesz miał więcej tkanki tłuszczowej, czyli więcej energii na później. A zasugeruje ci to wtedy, kiedy będziesz miał trochę gorszy nastrój lub średni nastrój, lub jesteś w biegu, w pośpiechu, to nie zdziw się, że organizm popycha cię w kierunku jedzenia tego, co uważa za najlepsze, czyli połączenie sporej ilości tłuszczu i sporej ilości węglowodanów. Nie tyjemy przez węglowodany czy tłuszcze, pośrednio przez to, ale bezpośrednio przez to, w jakiej jesteśmy kondycji psychofizycznej i czy wpuszczamy na swoistym automacie do naszej diety coś, co nas zadowoli tu i teraz. Zjemy tu i teraz wycieńczeni, po pracy, zestresowani, coś, co ma sporą ilość kalorii, coś, co jest dla nas bardzo smaczne, atrakcyjne pod kątem szybkiej poprawy naszego nastroju, czy jednak będziemy pamiętać o tej pułapce, że jak to zjemy, nastrój nam się na chwilę poprawi, ale w dłuższej perspektywie nastrój nam się znacznie pogorszy. Sama świadomość tej zależności to nasza główna broń i moment na działanie. Opcja 1. Autopilot. Czyli będzie tylko gorzej. Widać to po rozwiniętych społeczeństwach. Działając bezrefleksyjnie będziemy tylko tyć. I to nie tyle, co jest normalne, a powszechne. I tym samym nie ma co się specjalnie wpędzać w poczucie winy. Albo opcja numer 2. Przejmujemy kontrolę i zanim pojawi się głód, zaserwujemy sobie jakościowy posiłek. A zanim pojawi się zły nastrój, upewnijmy się, czy danego dnia zrealizowaliśmy spacer lub krótki trening oporowy, na przykład w domu. Bo jak będziesz próbował postawić zamiast na nawyki i odhaczanie powyższych punktów, na karkołomne głodzenie się, próbę schudnięcia teraz albo nigdy, to obawiam się, że tylko i wyłącznie nakręcisz głód, stres i rozdrażnienie, które tylko i wyłącznie popychają do jedzenia więcej tego, co smakowite i kalorycznie. Myśl o zdrowym stylu życia jako nagrodzie, a nie o smutnej konieczności. A już w styczniu bierzemy się na poważnie, również tutaj na kanale, za wspólne odchudzanie. Koniecznie subskrybuj, wypatruj filmów i przypominam, że już teraz możesz zapoznać się z moim programem żywieniowo-treningowym, który zmienia sylwetkę. Transformacja50.pl. Do końca dnia super zniżka, zacznij lub teraz, lub przygotuj się na styczeń. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!